Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku i dziś chciałam Wam powiedzieć coś o bardzo nietypowych wybarwieniach na liściach, które znalazłam po moim powrocie z wakacji. Zapraszam Was serdecznie. Kochani, tak jak powiedziałam na wstępie, dzisiaj będzie o bardzo, bardzo nietypowo wybarwionych liściach. Opowiadałam też już wcześniej o nietypowo i nienaturalnie wybarwionych liściach u Philodendrona Pink Congo. A następnie, można powiedzieć, taka nowsza moda tegoroczna, widzę tego na Instagramie coraz więcej, nienaturalnie wybarwione Pink Micans oraz Pink Melanochryzum. Myślę, że to tylko kwestia czasu, kiedy nowe rośliny będą dołączały do grona właśnie tych wcześniej wymienionych, kiedy to właśnie ogrodnicy zwiększyli okazję, żeby sprzedawać nam jako nowości rośliny, które tak naprawdę znamy od wielu lat, często mamy w swoich kolekcjach i te, które oni oferują, tak naprawdę nie różnią się niczym specjalnym, tylko właśnie zostały poddane takiej specjalnej chemicznej procedurze, gdzie nowe liście mają właśnie taki różowy odcień. Natomiast nie jest to nic, co jest typowe dla tej rośliny i trwałe. Po właśnie zaprzestaniu podawania tych środków chemicznych roślina będzie zachowywała się normalnie i będzie zwykłym, na przykład zwykłym mikansem, czy będzie zwykłym filodendronem Congo i tego już pink wersji nie zobaczymy. Tak samo jeżeli kupimy sobie właśnie takiego pink micansa czy pink melanochryzum. Widziałam chyba, że też inne filodendrony też już powoli są właśnie gdzieś tam na Instagramie pojawiają się oferty jakichś takich nowych wynalazków, więc wiedzcie, ostrzegam Was, to nie są żadne nowe odmiany. To po prostu właśnie kwestia podania środków chemicznych. A następnie właśnie roślina ma takie ciekawe, tymczasowe zabarwienie, ale nie warto na te rośliny moim zdaniem wydawać tych pieniędzy, bo trzeba przyznać, że kosztują one jak bardzo takie kolekcjonerskie okazy jakichś roślin z wariegacją, a tak jak właśnie powiedziałam, to jest tylko tymczasowe, to jest podobne i porównywalne, jak już też mówiłam na kanale, do tych takich farbowanych storczyków w markecie, więc kwestia tego, czy się to komuś podoba lub nie podoba, to jest jedno. No ale trzeba to robić z pełną świadomością, że to jest właśnie tylko tymczasowe. W momencie, kiedy ten środek chemiczny znika, znika też dodatkowe zabarwienie. I co odkryłam takiego ciekawego po powrocie do domu z wakacji? No jedna z moich roślin bardzo ciekawie się wybarwiła, a jest to mój fikus Benjamina. Myślę, roślina bardzo dobrze znana. Nawet jeżeli nie macie jej w domu, to pewnie widzieliście ją gdzieś w jakimś biurze czy nie wiem, banku, szkole, gdziekolwiek, po prostu rośliny takie typowo biurowe. To jest taka moja malutka sadzonka, którą ja sobie uhodowałam od takiego malutkiej gałązeczki, pochodząca z egzemplarza, którego już nie mam, ponieważ puściłam go w świat dalej. Przyszedł taki moment, że miałam trochę za dużo roślin i właśnie zawsze mi ten mój duży Benjaminek po prostu przeszkadzał, więc się go wyzbyłam. No i zostawiłam sobie tylko taką ukorzenioną sadzoneczkę, która już też w międzyczasie podrosła, a jak mnie nie było, to postanowiła wypuścić pomimo wszystko mnóstwo nowych liści. Tak jak widzicie, te liście są zdecydowanie w jaśniejszym kolorze. Sprawiają wrażenie trochę jak filodendron Florida Ghost, czyli właśnie są takie, można powiedzieć, bardzo, bardzo blade, prawie białe. Natomiast to jest kwestia tego, że no one mają mniejszą ilość chlorofilu, ponieważ ja ze względu na panujące upały przysłoniłam nieco rolety w tym pomieszczeniu, w którym on stał. I właśnie jak nas nie było i tego światła miał zmniejszoną ilość, to właśnie nawypuszczał takich bardzo, bardzo bladych listków. Natomiast no zobaczycie je, zresztą pokażę Wam w aktualizacji za jakiś czas. To będą absolutnie normalne zielone liście i kolejne, które już wyrosną właśnie w momencie, kiedy no nie będą już takiego miały dłuższego okresu, gdzie taki będzie półmrok panował. No będą po prostu zwykłymi, normalnymi listkami zielonymi, bo to jest taka wersja zielona, bez wariegacji, ta taka najbardziej podstawowa, najbardziej typowa. Także przestrzegam przed takimi różnymi trikami, ponieważ można roślinę zmusić do wytworzenia takich właśnie nowych przyrostów w odmiennym kolorze od standardowego, no kilkoma sposobami. Tutaj to była kwestia deprywacji słońca. Zbyt mała ilość światła dociera dla tej rośliny właśnie w tym okresie, a ona nie zahamowała wzrostu. No a w przypadku właśnie tych wszystkich pink opcji wśród filodendronów to właśnie jest kwestia podania środka chemicznego. Mówiłam już o tym kilka razy, natomiast myślę, że warto o tym wspominać, bo te oferty dopiero teraz zaczynają się pojawiać gdzieś, także myślę, że
jest to warte tego, żeby wspomnieć. Bardzo bym nie chciała, żeby ktokolwiek z Was się rozczarował i właśnie zainwestował, zapłacił dużo pieniędzy za roślinę, która będzie miała kilkukrotną przebitkę w stosunku do tej podstawowej wersji, a właśnie nic takiego specjalnego w sobą nie wnosi do naszych kolekcji roślinnych, dlatego jeszcze raz chciałam o tym powiedzieć, także tutaj można powiedzieć taki przez przypadek, taki fikus Benjamina Ghost pojawił. Widać, że chciał mnie postraszyć za to, że mu taki półmrok zaserwowałam. Ale generalnie przetrwał ten okres no, w bardzo dobrej kondycji. Jedyne co to może widzicie kropelki wody, ponieważ go umyłam przed nagraniem tego filmu dla Was, ponieważ zawsze jak pokazuję roślinę najpierw, która jest skórzona i że dopiero ją idę umyć, to pojawiają się w komentarzach malkontenci życiowi, którzy mi tutaj po prostu gdyby mogli, to by, nie wiem, policję na dom nasłali, że moje rośliny są nieodkurzone, także już żeby nie dawać wody na młyn tym wszystkim marudom w komentarzach, to przyszłam już z umytym, także no, lekko się roślina skurzyła, natomiast miała się dobrze. No jak widać, puściła tych liści całkiem sporo, nie zgubiła też żadnych liści, dlatego myślę, że poradził sobie naprawdę bardzo dzielnie. Mam nadzieję, że się nie obrazi za to, że go ze swojego miejsca przestawiłam na chwilę, żeby Wam pokazać na nagraniu właśnie tego konkretnego osobnika, bo fikusy niestety są dosyć takie, że jak już mają swoją miejscówkę, w której jest im dobrze, to naprawdę lepiej ich nie ruszać, bo właśnie lubią się obrazić i no jak już mają swoje miejsce, to zdecydowanie powinny tam raczej stać i zaraz wracać, więc mam nadzieję, że się mocno nie zorientuję, że go wzięłam, przemyłam, krótko Wam szybciutko pokażę i wraca na swoje miejsce. Dajcie znać, czy macie może fikusa jakiegoś w swojej kolekcji. To jest ten taki największy zwyklak chyba wśród fikusów, mam wrażenie. Są też te wszystkie fikusy, czy dębolistne, czy fikusy elastika właśnie, czyli te o takich zdecydowanie bardziej mięsistych liściach. Czy któreś fikusy skradły Wasze serce, czy macie w swojej kolekcji, a może właśnie nawet macie Philodendrona Florida, właśnie Ghost. To jest, nie ukrywam, roślina, która bardzo mi się podoba. Mam już chyba wszystkie opcje dookoła, za wyjątkiem właśnie Philodendrona tego duszka. Myślę, że z czasem do mojej kolekcji dołączy. Natomiast na chwilę obecną stwierdziłam, że ta ilość roślin, którą mam, mi wystarcza. Myślę, że w najbliższym czasie może coś nowego się pojawi, ale też ostatnio dam sobie takie bardzo mocne postanowienie właśnie, żeby nie kupować nowych roślin i dość się go trzymałam, bo nowe rośliny kupowałam w styczniu i teraz dopiero kupiłam nowe rośliny w czerwcu. Także miałam taką kilkumiesięczną przerwę, totalnie nie kupowałam żadnych roślin i raczej wytrwaniu w tym jakimś takim postanowieniu, żeby raczej ograniczyć kupowanie roślin, nie miałam problemu. Problem miałam z czymś innym i teraz wreszcie będę mogła, można powiedzieć, zaszaleć, ponieważ sobie tak bardzo mocno mówiłam, że żeby nie ciąć roślin przed wyjazdem, tylko właśnie, żeby poczekać, jak wrócę z wakacji, to wtedy sobie spokojnie porobię różne sadzonki. Także wrócę do robienia sadzonek, bo to jest coś, co absolutnie uwielbiam. Ta roślina, którą Wam pokazuję, to też jest właśnie sadzonka. I to taka w zasadzie zrobiona trochę przez przypadek. Miałam w wazonie po prostu takie kwiaty z ogrodu ścięte i tak stwierdziłam, że czegoś zielonego między nimi by brakowało. I tak nie bardzo miałam co w ogródku tak jakoś im dokomponować. No i stwierdziłam, że właśnie stoi ten ogromny, wielki fikus Benjamina, który pamiętał w naszej rodzinie jeszcze lata 90. i był rośliną mojego dziadka. No i tak stwierdziłam, że sobie tak utnę kilka takich sadzonek. No i to były takie malutkie, takie dosłownie 20-centymetrowe, jak mniej więcej tutaj Wam pokażę, takie gałązeczki. Dołożyłam do tego wazonu i ona po prostu z tymi kwiatami takimi ciętymi w wodzie się mi po prostu ukorzeniły, więc jedną zachowałam dla siebie. Całe mnóstwo rozdałam, bo to, nie wiem, było chyba z 8 takich gałązek, które tam gdzieś ucięłam. Dużo poszło też do mojej koleżanki. Także porozdawałam te maluchy, które się poukorzeniały. Właśnie zostawiłam sobie tego jednego i powiem szczerze, że bardzo, bardzo się w sumie cieszę, bo nawet właśnie cieszy mnie to, że to nie jest jakikolwiek fikus, tylko wiem, że to jest tak jakby sadzonka właśnie pochodząca z tej rośliny, do której mam jakiś taki swój osobisty sentyment, ale jednocześnie mogę ten sentyment zachować w takim trochę bardziej kompaktowym rozmiarze. Także mam właśnie takiego małego fikusa, który też mnie, no muszę przyznać, też zachwycił wtedy, że się ukorzeniły w wodzie, bo
to były właśnie w wazonie z ciętymi kwiatami, to nie była żadna specjalna sadzonka wtedy przygotowywana, tak po prostu się wydarzyło, stwierdziłam, chciały się ukorzenić, rosną, mają się świetnie, właśnie zostawiłam tego jednego dla siebie, maluchy porozdawałam, no a ostatecznie ten duży to też właśnie wpadł w taki moment, że stwierdziłam, że za każdym razem nie miałam gdzie go postawić, plątał się po różnych miejscach, zawsze gdzieś przeszkadzał w przechodzeniu, bo potem stał w przedpokoju i stwierdziłam, że lepiej jak trafi do nowego domu. Trafił do jakiejś dziewczyny z Olixa, która przyszła go odebrać i zaczyna akurat dopiero swoją przygodę z roślinami, więc mam nadzieję, że ma się u niej dobrze, a jej kolekcja się od tego czasu mocno powiększyła, także taka historia tego fikusa. Pamiętajcie, że możecie wspierać mnie ten kanał, subskrybując go, zostawiając łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli Wam się spodobał. A ja Wam, kochani, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Dziękuję Wam za to, że zaglądacie do naszego zielonego domku. Dziękuję Wam za te 2000 przeszło subskrypcji, które bardzo mnie ucieszyło ostatnio. Także dziękuję każdemu z Was, kto trafił do tego naszego zielonego domku i jest mi miło, że zaglądacie. Trzymajcie się, kochani, cieplutko i do zobaczenia w kolejnym z filmów. Pa, pa!